Wschód bardziej bliski, czyli vlog z skrajnych ojców. Bliski wschód staje się prawdziwie bliski dla mieszkańców Europy Zachodniej przez imigrantów, przez uchodźców, których coraz więcej widzimy na naszych terenach. Budzą oni różne emocje, od gniewu, od niepewności, od jakiejś obawy o to, co się teraz z nami stanie, skoro taki zalew cudzoziemców się wśród nas pojawia. Po życzliwość i serdeczne otwarcie. W czasie świąt Bożego Narodzenia dobrze jest sobie uświadomić, że również Maryja i Józef byli uchodźcami. Nazywam się Przemysław Marek Szewczyk, jestem prezbiterem Kościoła Rzymskokatolickiego. Zapraszam na vlog z Krainy Ojców. Wschód bardziej bliski, czyli vlog z Krainy Ojców. Opowieść o Bożym Narodzeniu to nie jest tylko historia narodzenia Jezusa w stajni betlejemskiej. Nie jest to tylko historia pokłonu, jaki oddali Jezusowi mędrcy ze wschodu i pasterze, ale to również historia wrogości, z którą Jezus i jego rodzina spotkali się od razu, kiedy tylko pojawił się na świecie. Wiemy, że Herod chciał zgładzić dzieci, i dlatego Józef razem z Maryją zabrali Jezusa i uciekli do Egiptu. W ten sposób święta rodzina wpisuje się w tą rzeszę uchodźców, którzy muszą opuścić własny kraj, własny dom, własną rodzinną ziemię i szukać schronienia gdzie indziej. Niejednokrotnie, kiedy patrzymy na uchodźców pojawiających się w naszych miastach i w naszym kraju, widzimy, jakie zagrożenie czy niebezpieczeństwo płynie z ich strony. Trzeba ustąpić im miejsca, trzeba znaleźć im pracę, którą również nam jest trudno. Trzeba do naszej biedy dołożyć także ich biedę. I niejednokrotnie Ciężko nam jest przyjąć uchodźców. Ciężko nam jest zgodzić się na ich obecność pośród nas. Gdzieś tam budzi się w sercu myśl niech wracają do siebie, przecież mają swój kraj, mogą tam się jakoś zadomowić, niech o niego zadbają, żeby był przyjazny. Dobrze jest zadać sobie to pytanie, czy tak byśmy zareagowali na obecność Jezusa, Maryi i Józefa, którzy również byli uchodźcami. Nie mogli wrócić do Nazaretu. Nie mogli mieszkać we własnym kraju. Bo groziła im śmierć, bo groziło im wielkie niebezpieczeństwo. Nikt nie opuszcza własnego kraju tak po prostu dla kaprysu. Uchodźcy dokonują tego eksodusu z powodu przemocy, która się dokonuje w ich miejscu zamieszkania. Dlatego obowiązkiem Kościoła, zwłaszcza ze względu na przykład i doświadczenie Maryi, Józefa i Jezusa, jest mądrze i roztropnie, ale przyjąć tych, którzy nie mogą we własnym domu żyć w sprawiedliwości i pokoju. To jest pierwsze zadanie chrześcijan i winniśmy być pierwsi w otwieraniu serca i w otwieraniu naszego domu rozsądnie, mądrze, roztropnie, ale zawsze otwierać dom i serce na tych, którzy szukają u nas schronienia.